Szanowni Państwo, to będą historyczne wybory do Parlamentu Europejskiego, bo od tego, kogo tam wyślemy, nie tylko w Polsce, ale w całej Unii Europejskiej, zależy, czy uda nam się powstrzymać to całe wariactwo von der Leyen i Timmermansa i innych urzędników, których tak naprawdę nigdy na oczy nie widzieliśmy, nie wiemy, kim są, a to oni decydują o tym, jak będzie wyglądała nasza rzeczywistość i nasze życie w Unii Europejskiej. Najwyższy czas, by zrobić w Unii Europejskiej porządek, bo jeżeli teraz tego nie zrobimy, to stracimy po prostu naszą Europę. I porządkując Unię Europejską, musimy wiedzieć, że Zielony Ład do kosza, zmiany w traktatach unijnych do kosza, unijne superpaństwo pod zarządem powierniczym niemiecko-francuskim do kosza, mafie przemycające imigrantów na teren Unii Europejskiej do kosza i wreszcie pakt migracyjny do kosza. Dlaczego my, Polacy, mamy ponosić konsekwencje beznadziejnej, głupiej polityki migracyjnej Unii Europejskiej, która tak naprawdę prowadzi do zagłady rdzennych Europejczyków? Jestem mamą 2-letniej Marysi i 12-letniego Leona. I szanowni Państwo, obiecuję, że dla moich dzieci i dla wszystkich dzieci, a także ich mam, cioć, babć, sióstr, przyjaciółek, będziemy walczyć o to, by w Polsce było bezpiecznie. Nie wyobrażam sobie, by jacyś pigmentododatni książęta Orientu czy królowie buszu. Normalnie nazwałabym ich jak należy, ale nie mogę tego zrobić, bo przecież jest poprawność polityczna i chociażby za chwilę nasze zasięgi zostaną ucięte. Taka to jest polityka właśnie, jeśli chodzi o wolność słowa. Ale nie wyobrażam sobie, by ci ludzie zostali zgarnięci do Polski, zostali wysłani do Polski, tutaj w Polsce tworzyli sobie swoje strefy no-go zones, byli utrzymywani z naszych podatków i oni napadali, gwałcili i okradali nasze kobiety. Dlatego idąc do Europarlamentu Europejskiego, jednym z moich głównych zadań będzie powołanie Międzynarodowej Komisji Śledczej do spraw walki z nielegalną imigracją. Klimat do tego jest bardzo sprzyjający, bo już tutaj moi przedmówcy wcześniej mówili, że coraz więcej uniosceptyków, uniorealistów idzie do Parlamentu Europejskiego, a jednym z głównych problemów tej Unii Europejskiej jest właśnie nielegalna imigracja. Jest zalew Unii Europejskiej nielegalnymi imigrantami. Najwyższa pora zająć się tym problemem na poważnie, a ludzi odpowiedzialnych za przemycanie imigrantów na teren Unii Europejskiej i polityków, którzy stanowią czy rozszerzają parasol ochrony nad organizacjami przestępczymi, którzy właśnie sprowadzają tych imigrantów, należy wreszcie wsadzić do więzienia, bo tam jest ich miejsce, a nie w Parlamencie Europejskim i nie w Komisji Europejskiej. Pora zadbać o bezpieczeństwo Polek, pora zadbać o bezpieczeństwo polskich dzieci, Europejek i europejskich dzieci. I szanowni Państwo, możecie troszeczkę wyciągnąć wnioski z mojego przemówienia, że mówię głównie o kobietach, ale tak jak powiedziałam, to kobiety i nasze dzieci są głównymi ofiarami ataków nielegalnych imigrantów w Unii Europejskiej. Natomiast do panów, którzy są tutaj obecni i którzy oglądają nas za pośrednictwem mediów konwencjonalnych czy mediów społecznościowych, mam do powiedzenia jedną rzecz. Bardzo wam dziękuję, że jesteście, bo jako polska kobieta jestem pewna, że w razie zagrożenia będziecie nas bronić.
9 marca głosujcie na Konfederację. Idziemy do Europarlamentu. Konfederacja, wolność i niepodległość.